No proszę, jak wrażenie? Jak wrażenie? Często się odsłuchuje, jak się właśnie pracuje? Właśnie ja rzadko odsłuchuję tej płyty i fajne wrażenie, muszę powiedzieć nieskromnie. Bardzo chyba macie tu ładne głośniki, dobrze brzmiące. To prawda, że dobrze tutaj jest wytłumione wszystko, tak. Ładnie przygotowane do odsłuchu. Ale czy jesteś zadowolona z Marty Podulki? Z wokalistki czy z Marty Podulki? Bo to różnica, Marty, bo to bywa różnie, z Marty wiesz? Podulki wokalistki. Z Podulki to czasem to jestem tak. Mniej zadowolona, czasem bardziej. A z Marty Podulki, no to w zasadzie zależy od dnia, bo czasem na przykład wieczorem sobie siedzę w łóżku i na przykład wkurzam się na siebie, że, no, że miałam ludzkie, takie, ludzkie. Wiesz, i w ogóle tutaj jest ulica Focha blisko i właśnie podjeżdżam i mówię, kurde, ja tu powinnam mieszkać chyba, nie? Więc, bo w ogóle dobrze ci się mieszka w Poznaniu, rozumiem? Dobrze mi się mieszka w Poznaniu, bardzo. Tu już kilkanaście lat mieszkam i faktycznie zapuściłam korzenie i cieszę się, że akurat tutaj mnie los przywiódł do was. Tak, Poznań dał ci wykształcenie. Flecistką jesteś? Flecistką, no, proszę dobrze pana. Dobrze pamiętam. Dobrze. Coś wiedziałem, że... Ale jakoś coś... widzisz mnie, wiesz, w filharmonii, nie bardzo, szczerze, nie? Szczerze powiedziawszy, nie z tym temperamentem. Kurde, no przecież mnie wywalili tam po tygodniu chyba. Nie z tym temperamentem, ale dobrze, że właśnie jesteś tu, gdzie jesteś i że śpiewasz tak, jak śpiewasz. Ale tak polska Adele to... Ja nie lubię w ogóle takich... Nie, ja też nie lubię takich porównań. Nie, to nie tak. Po prostu... cieszymy się, że możemy wykopyrtnąć jej kawałki w drugą zupełnie stronę i troszeczkę jakby wkładamy w to totalnie swoje serce, a jakby inspirujemy się tylko tymi numerami. Zostaje tekst i melodia, a często wszystkie akordy są pozmieniane, aranżacje są pozmieniane, także zapraszamy, posłuchajcie, tym bardziej, że dzisiaj będę miała cudownego gościa, który przyjdzie zaśpiewać jedną piosenkę, nie zdradzę jaką, bo zostawię wam to mężczyzna, ale ma głos niesamowity. Hubert Szczęsny, szanowni państwo, kto go zna, to poznał się na jego talencie. Niesamowita barwa głosu, bardzo grunge'owy wokal, świetny gitarzysta przy okazji, także będziecie mieli okazję go dzisiaj usłyszeć. I cieszę się, dziękuję Hubert, jeżeli mnie słuchasz teraz za zaproszenie, że przyjąłeś moje zaproszenie. Dziękuję ci bardzo. Jeszcze jedną rzecz musimy wyjaśnić. Nie sprawdziliśmy, zobacz, z którego roku ta piosenka, nie przeszkadzać. No poczekaj, to musimy wygooglać w takim razie. Wuj, Google zawsze dobrze. Pan Klaudiusz pomocny. Już odpowiedział. Pan poczekaj. Klaudiusz, a ja już wiem, Wiesz? No to odpowiadaj. Poczekaj. Nie przeszkadzać, Podulka. Zobacz, czy to jest to? Nie wiem, no możliwe, ale widzisz moje okulary? Że niby 2015. 2015, no, i to może właśnie. Być prawda. To może tak, w październiku wyszła płyta i tylko tak, w październiku, czyli miał pan rację. No to brawo. Tak, a może w 2014 ktoś jeszcze tam dopiero mówił, że to no będzie. No więc właśnie, ona na pewno płyty. Powstała już wcześniej, a wydana została w 2015, także gratulujemy dobrej odpowiedzi i cieszę się, że się zobaczymy na koncercie. Na koncercie, z panem Klaudiuszem na pewno. Masz jeszcze dwie płyty tutaj dla naszych państwa. Ja proszę cię, żeby się podpisała. Ja nie wiem, czy ja je teraz dam, wiesz? Czy nie poczekam na listę przebojów, bo to dla mnie będzie gratka. Dobrze. I może się tak umówimy, że ja przy którymś programie zadzwonię do ciebie, Marto, i wtedy wydamy płyty. Może tak być? Jasne. Żeby to nie był taki, wiesz, jednorazowy kontakt, że, wiesz, dopadamy się szybko i się rozstajemy. Jasne. Ja bardzo chętnie tutaj zawsze przyjdę do was, bo bardzo tutaj ładnie jest. Chyba by to było słabe, jakby mówili Polska Adele, nie? Kto nie, idzie, no nie, nie. Ja też nie chciałbym, nie. Żeby mówili mi ale ty jesteś na przykład Zapasiewicz. Nie, ty jesteś podobny do Woody'ego Allena na tak? przykład, tak. Woody Allen? No. To taki, aha. No wiesz, który, on, nie? On taki brzydkawy. No nie, on jest właśnie fajny i ma takie podobne okulary do ciebie. Także też taki polski Woody Allen. Jest pan Woody podobny Allen. Do Woody'ego Allena. No. Dlaczego? Z okularów. Okay. Zawsze, słuchaj, jest coś. No, ale nosy ale też komplement. Taki masz. Komplement, nie? To jest komplement. Nos, ja nos lubię żydowski taki... No widocznie. Więc właśnie o to chodzi. Ja nie, no nie wiem, no, przynajmniej nos. Sprawdzałeś albo korzenie? Rzymski, proszę. Sprawdzałeś korzenie. Na wszelki wypadek, nie boję się. Lepiej nie mów. Boję się, bo nie, teraz nie wiem, czy dobrze jest być, czy dobrze jest nie być. No, ja się nie wypowiadam, słuchajcie. Należy być sobą. Jeszcze chcę do was wrócić, więc. Kimkolwiek się jest, należy być sobą. Dziękuję Jasne, ci, Marta, serdecznie. Dzięki wielkie, do zobaczenia wieczorem. Dziękuję bardzo. Troszkę panu Klaudiszowi zazdroszczę, ja niestety nie będę mógł dzisiaj być. Nagramy dla ciebie specjalnie. Nie, ale...
Ja Państwa zachęcam, żebyście tam zrobili tłumek przed Blue Note'em. Słuchajcie, może... będziesz miał okazję, na przykład jeżeli masz wolną niedzielę, to w niedzielę będziemy grać we Wrocławiu w Starym Klasztorze, także jest również szansa. To niedaleko. A potem jeszcze w Poznaniu, tutaj w klubie, tylko nie pamiętam daty, ale chyba w pierwszym tygodniu lutego. Świetnie. Tak mi się wydaje. Czyli nie znikasz, nie jest tak, że jeden strzał i znikasz. Jestem. To będziemy informować, gdzie będzie Marta Podulka grała. Dziękuję Ci, Marto, serdecznie. Super, dzięki wielkie. I na koniec jeszcze zimowa. No tak, bo zima jest. Piosenka. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa!